sportowa elita w Pile. W czwartek na Płotkach odbyła się ponownie ogólnopolska akcja Szyjemy sport na miarę. Dzieci mogły wziąć udział w treningu prowadzonym przez nagradzanych siatkarzy czy koszykarzy. Akcja ma zachęcić najmłodszych do regularnego uprawiania sportu. Nam jest niezmiernie miło tutaj z Wami być po raz kolejny, zarażać Was naszą pasją do sportu. Jestem mega zadowolony zawsze powracać, bo jest fajna energia w tych dzieciakach, oni fajnie słuchają, fajnie widać, że chcą współpracować. No i myślę, że wychodzą stąd szczęśliwe, a jak wychodzą szczęśliwi, to będą mieli to na uwadze, że ten jednak sport i uprawianie tej aktywności fizycznej to jest fajna rzecz i można znaleźć też taki środek i balans między siedzeniem na komputerze, telefonie, a uprawianiem sportu na świeżym powietrzu. Super atmosfera, no ogólnie bardzo fajne są treningi. Nie trenuję koszykówki na co dzień, ale nauczyłam się teraz mega dużo. Ten trening bardzo mi się podobał, na pewno przypomniał mi dużo cennych wskazówek w obronie, bo przez wakacje jednak nie ma treningów. Koszykówkę trenuję od w sumie 6 lat i bardzo mi się podoba i nie zamierzam rezygnować. To jest impreza skierowana do najmłodszych. W ubiegłym roku gościliśmy wielkich mistrzów polskiego sportu, Lijewskiego, Ignaczaka i Trybańskiego. W tym roku właściwie powtarzamy tą konfigurację z tym, że nie ma Lijewskiego, jest Iwona Niedźwiedź, która reprezentuje piłkę ręczną, znana polska reprezentantka, medalistka, więc to jest największa radocha dla dzieciaków, bo dzieci mogą obcować i uczyć się tych dyscyplin sportu od tych największych.